Tylko w ostatnim tygodniu w województwie śląskim wykryto około 40 tysięcy podejrzeń zachorowania na grypę. To ogromny wzrost, bo o 25% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Myślę, że oprócz sezonowości jest to właśnie spowodowane tym, że ludzie zapomnieli o tym, że mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy po pandemii, należy zachować bezpieczny dystans. Ludzie chcą się spotykać, chcą rozmawiać, dzieci chcą się spotykać, chcą być blisko siebie. Na to tylko czekają wirusy RSV i wirusy grypy, gdzie zakażenie idzie drogą kropelkową. O ile szczyt zapadalności na grypę przypada na koniec stycznia, początek lutego, to statystyki już teraz są niepokojące. Jeżeli chodzi o kwestię województwa śląskiego, to tutaj mamy centralną część województwa, tutaj mamy najwięcej przypadków. To jest związane oczywiście z liczbą mieszkańców. No i obrzeża to Bielsko-Biała, Gliwice, tutaj Katowice odnotowujemy bardzo duże ilości przypadków. Liczbę zakażeń da się również odczuć w samych szpitalach. Tak jest m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. W ostatnim czasie zauważamy taką tendencję, że pacjenci nie stawiają się na wizytach w poradniach przyszpitalnych z powodu tego, że po prostu przechodzą jakąś infekcję i nie stawiają się do lekarza z innymi chorobami, które są dla nich przewlekłe. Zauważam też, że na oddziałach mamy coraz to więcej infekcji zarówno grypy, jak i COVID, który wrócił. Lekarze apelują, aby unikać kontaktu z innymi osobami, jeśli posiadamy jakiekolwiek objawy infekcji. Najlepiej zostać wtedy na kilka dni w domu. 11 ambulansów wartych ponad 6 700 000 zł zasili szeregi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pojazdy trafią m.in. do Katowic, Pyskowic, Tarnowskich Gór, Zabrza, Jastrzębia-Zdroju i Chorzowa. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa śląskiego. Tą sytuację w pogotowiu wspieramy, bo to jest bardzo ważna jednostka na naszej mapie. Bardzo istotny element wspierania ratownictwa medycznego. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie ratownicy są na pierwszym miejscu, muszą mieć komfortowe warunki, o to też staramy się zadbać inwestycjami w infrastrukturę tutaj, czy w Katowicach, czy w Sosnowcu, ale z drugiej strony też najlepszy sprzęt, nowoczesny sprzęt. Myślę, że każdy kierowca, który wsiada do nowego samochodu, myślę, że ma te poczucie bezpieczeństwa. Koszt jednego ambulansu to 740 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi wyposażenie i przystosowanie pojazdu do użytku na potrzeby medyczne. To jest jeżdżący OIOM, czyli defibrylatory, ssaki, pompy, podstawowy sprzęt, który powinien się zgodnie z rozporządzeniem znajdować w karetce, ale oprócz tego musimy też powiedzieć głośno, że dodajemy nowy sprzęt, czyli USG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, na pewno będą w nowym roku laryngoskopy, wideolaryngoskopy, to pełen nowoczesny sprzęt na światowym, naprawdę światowym, nie tylko europejskim poziomie. Pogotowie otrzymało również specjalny ambulans warty 840 tysięcy złotych, wyposażony w nosze umożliwiające przejazd pacjentów o wadze przekraczającej nawet 300 kg. To pierwszy tego typu pojazd w regionie. Jego wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby sprzęt medyczny i leki zajmowały jak najmniej miejsca. Jest spora różnica, tak, zgadza się. Jest przepaść, różnica wielka i usprawnienie pracy na pewno będzie to na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe jest koordynatorem jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W jego strukturze działa 79 zespołów pogotowia, w tym 69 podstawowych i 14 specjalistycznych. Od 1 stycznia z i do tej liczącej około 10 tysięcy mieszkańców gminy będzie kursowała metrolinia M106. To lokalne wydarzenie, bo będzie to pierwsze połączenie obsługiwane przez ZTM w Rudzińcu. No to jest dobre, żeby się dostać, ale my autem jeżdżymy, to wie pan jak to jest. Będzie teraz okazja pojechać autobusem. Autobusem, ale nie wiem od kiedy. Od 1 stycznia. Pierwszego. A bilety będą kierowcy czy... Nie wie pan też. Też. Ja? Kierowcy na pewno? No to fajnie, trzeba spróbować raz. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, bo nie słyszałem o czymś takim. Łatwiejsza komunikacja będzie, jeśli chodzi o to miejsce. No to jak najbardziej jest to dobry pomysł. W dobrą stronę zmierzamy. W dobrą stronę, bo częstotliwość kursów będzie dość spora. Autobusy mają jeździć w godzinach szczytu co pół godziny, a poza szczytem co godzinę. W dni wolne kursy odbywać się będą co 2 godziny. Dotychczas była w tej gminie taka sytuacja, że Rudziniec nie był objęty
umową z zarządem transportu metropolitalnego i mieszkańców dowoziły prywatne linie. No teraz wykorzystaliśmy tą okazję, że możemy uruchamiać swoje własne linie, to są właśnie metrolinie. Metrolinia M106 będzie zatrzymywać się w Rudzińcu, Rudnie, Bojszowie i Kleszczowie. W gminie mają już jednak szersze plany. Transport w pozostałych miejscowościach będzie organizowany przy pomocy gminnego transportu publicznego, który, żeby wyrównać jakoby szanse, transport gminny będzie transportem bezpłatnym. Przyszłość? Będziemy rozwijali w tym momencie transport metropolitalny. Pierwsza rzecz, chcemy wydłużyć linię M106. I znowu to słowo M. Oczywiście licząc na budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli żeby ten autobus jechał aż do Pyskowic. Metrolinie na terenie województwa działają od 2021 roku. Obecnie jest ich ponad 30. Katowice mają swój pas startowy. Część lotniska w Muchowcu należy do miasta. Dokładnie 700 tysięcy metrów kwadratowych terenu przejętych od Śląskiego Aeroklubu. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta, docelowo lotnisko ma dalej pełnić swoją funkcję. To teren, który awaryjnie może funkcjonować jako lotnisko nawet bez zaplecza Aeroklubu, ale chcemy we współpracy to lotnisko dalej prowadzić. Co więcej, dalsze plany dotyczą również rozwoju tej infrastruktury, modernizacji i te są w uzgodnieniu z Politechniką Śląską, także już w przygotowaniu. Rzesza ekspertów z branży transportu, z branży inżynieryjnej na pewno będzie wartością dodaną do tego, aby tutaj określić, jakie funkcje to lotnisko powinno spełniać. A naukowcy z Politechniki Śląskiej swój pomysł i plany na wykorzystanie istniejącej infrastruktury lotniska już mają. Przede wszystkim ma służyć ono młodemu pokoleniu przyszłych pilotów i mechaników lotniczych, stanowiąc bazę szkoleniową. Uczelnia chce również kłaść szczególny nacisk na współpracę ze szkołami średnimi, które w naszym regionie kształcą dla lotnictwa. Część laboratoriów związanych z kształceniem jest zlokalizowana w Katowicach, ale nie wszystko może się zmieścić w ograniczonej przestrzeni naszej bazy przy ulicy Krasińskiego. W związku z tym wykorzystanie lotniska w tym celu byłoby jak najbardziej przydatne. Współcześnie rozwija się też bardzo mocno wykorzystanie dronów. Chcielibyśmy, aby udało się wydzielić w ramach lotniska poligon dronowy do prowadzenia badań, do prowadzenia szkoleń, do kształcenia osób, które będą te drony obsługiwać. Katowiccy urzędnicy zaznaczają również, że nie przyjmują prawa do użytkowania zabudowanego terenu będącego wciąż własnością Aeroklubu Śląskiego. Zarządzanie terenem będzie należało do Aeroklubu, który od kilku lat zalega z opłatami podatkowymi, a zawarte porozumienie pozbawi organizację długu. Święta, święta i po świętach. A skoro po świętach, to coś trzeba zrobić z choinką, zwłaszcza tą żywą. I choć w wielu domach przystrojone drzewka wciąż jeszcze cieszą oko, to bytom swoją coroczną akcją przypomina, że choinka za kilka dni wcale nie musi wylądować na śmietniku. Każdy, kto kupił żywą choinkę z zachowanym systemem korzeniowym, może ją po świętach przywieźć do bazy zaplecza technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i albo zadzwonić na dzwonek, albo po prostu zostawić choinkę pod bramą. Te choinki następnie trafią do szklarni i zostaną wczesną wiosną posadzone w reprezentacyjnych punktach miasta, między innymi na Placu Akademickim, Placu Słowiańskim, czy też na skwerach przy promenadzie w Rozbarku, bądź w Łagiewnikach. To już piąta odsłona akcji Nie wyrzucaj choinki po świętach, a ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy do tej pory wzbogacili miejską zieleń o ponad 200 dodatkowych drzewek. Warto pamiętać nie tylko o tym, że choinek nie powinno się wyrzucać, gdy nadają się do zasadzenia, ale również o fakcie, by nie robić tego na własną rękę, na przykład w lesie. Pamiętajmy, że musimy to drzewko najpierw wystawić gdzieś na zewnątrz, żeby je zahartować, żeby nie obumarło. Później dopiero możemy myśleć o tym, żeby je gdzieś posadzić. Odradzamy, żeby sadzić je w lasach, dlatego że leśnicy sami sadzą na powierzchni różne drzewa, w zależności od tego, jaki gatunek tam jest potrzebny. Natomiast jeżeli chodzi o nasze ogrody, no to być może ta choinka będzie świetnym uzupełnieniem tego składu gatunkowego, który mamy na swoim miejscu, a być może warto porozmawiać także z zarządcami terenów zielonych na osiedlach, bądź w mieście, żeby takie drzewa znalazły swoje miejsce właśnie w tej przestrzeni miejskiej. Bytom zachęca do korzystania z tej możliwości, ponieważ to działania proekologiczne, a przy okazji można na bieżąco doglądać, jak nasze drzewko rośnie.